Witajcie, Maszki, z tej strony Trachol, w kolejnym odcinku z Karton 4 nawigacji Red Flat, jako Polska. No, w ostatnim odcinku zrobiliśmy tutaj wielkie okrążenie, chociaż to nie jest jakieś, nie było tak jakieś mega zabójcze dla naszych wrogów, ale dzięki temu zrobiliśmy tutaj przełamanie. Będziemy próbować tutaj przebić się przez rzekę. Bo rzeka też. No. Rzeki w ogóle też chyba dali nowe tekstury, bo kojarzę normalnie rzeki i trochę inaczej wyglądają. Chociaż może. Nie, no może na dane rzeki, to może przez to. Dobra. Więc tak, ogólnie także widzę tutaj dywizję pancerną. Więc kiedy widać dywizję pancerną, to wtedy jedzie druga dywizja pancerna i po prostu ich załatwia. Produkcja ma niestety jest trochę słabo, więc nie jestem jakimś takim mega optymistą, jeżeli chodzi o sprawy właśnie dodania nowej linii produkcji. Tutaj damy tylko 3, 2, widzimy więcej, bo musimy trochę więcej tutaj dać do tych na dole. Te na dole. Trzymać dystans! Nie atakujcie ich, bo nie macie organizacji. A teraz, dosłownie teraz, doszła dywizja pancerna. A, wysłałem tutaj. Trochę słabo mamy. Samoloty nam totalnie zabijają. Fajnie, Hooders wins, tylko że jest taki problem, że nam samoloty dosłownie zabijają. A z produkcją jest słabo z samolotami. No, sami zobaczcie. Mamy dwie fabryki na samoloty. Jakoś to pójdzie też. Samoloty, póki ich nie jest dużo, to... jedziecie czy nie? Okej. Jeżeli się przebijemy przez rzekę, to będzie dobrze. Okej, przebiliśmy się przez rzekę. Czy to jest pierwsza rzeka, którą musimy się przebić? Nie, i w sumie też... Uwaga! Nie powiem, że przebiliśmy się przez złą rzekę. Ale się nam udało. Dobra, kolejne okrążenie. Miało polegać po tak, ale chyba... No, w sumie nadal idzie tak samo, tylko musimy trochę tej dywizji naszykować. Tutaj wroga już widzimy, większość dywizji. Próbuje nam tutaj się przebić. Widzę, że dosyć sporo jest ich tu. Tam z powietrzem. Nie mamy nawet. Chyba trzeba będzie wezwać Niemców. Będzie problem, bo niemieckie dywizje części tutaj nam bronią. Ale czeskie... No tak, bo mógłbym oczywiście wysłać trochę tutaj armii i najpierw pokonać Jugosławię, ale nie jest to jeszcze jakieś mega straszne zjawisko tutaj, że tak się dzieje. Co najwyżej... Rozkazy? Tutaj już nie będziemy bronić Fiume. Wybronili się sami w większości, więc pojedziemy z powrotem tu. No musimy po prostu to jakoś przeczekać w sumie. Jugosławia oczywiście po pewnym czasie nie będzie już nas atakowała, więc... Nie jest aż tak źle. Dobra, to przeciwko im zróbmy. Jeżeli tak chcecie. Dobra, jak tam moje dywizje? Potrzebuję jednej dywizji pancernej. O, już nie pokazuje nam, co tam jest. I przebijemy się o tak. Gotów do wymaszerowania! Tak, ładujcie tutaj te dywizje, ładujcie.
Więcej dywizji. Dobra, niech więcej dywizji tutaj wjedzie. Poczekamy chwilę. Oczywiście trochę nam tutaj będzie słabo z tym, że się okopią. Ale nie powinno być aż tak źle. Okej. Okay. Węgrzy sami powinni tutaj jakoś to ogarnąć, ale oczywiście tego nie zrobią. To Węgrzy. Co oni chcą? To nadal robią to. Chodzi o to, żeby tego nie robili, bo to dla nas to będzie oznaczało trochę słabą rzecz, ale jak na razie muszę mieć milion ludzi w polu, gdy my mamy też 800 tysięcy, więc nie byłoby straszne, gdyby cała armia poszła tam. To jest straszne dlatego, że nie może pójść. Okej, okay, przebijamy się. Jedna dywizja tutaj była. Okej. Okay. Na chwilę powinna wejść jeszcze jedna. Ale nie, ona obeszła tu. Bo mnie to obeszło. Okej, okay, czy się wycofują tam, gdzie my idziemy? Tak, się wycofują tam, gdzie my idziemy. Dobra, trzeba skapitulować Luksemburg. Trzeba pokazać, że my jesteśmy silni. Luksemburg musi umrzeć. Okej, Luksemburg umarł. Więc tak, mamy problem, ponieważ mają zaopatrzenie. Ale na szczęście... To co my mamy? To samoloty. Jak wygląda powietrze? Zabrali mi część samolotów. My musimy chyba zacząć też... Chcę wynaleźć najlepsze samoloty. O te. Bo wtedy bym dał wszystkie te punkty. Właśnie. Na nie. I by było dobrze. Jak na razie Luksemburg może tutaj stać. I za chwilę włączymy to, bo chcę najpierw, żeby widzieli, że są w potrzasku i teraz. O, fajnie. Fajnie, że atakujecie te dywizje. Dosłownie zarąbiście. Nie atakujcie tego frontu. Tutaj widzę, że też część atakuje. A tamtą część nic nie zrobię. Dobra. Kolejni Francuzi nie żyją, chociaż to jest mniejsze okrążenie, więc... W ogóle też Włosi się trzymają dobrze. My tutaj jakoś żyjemy. Chodzi o to, żeby nas nie okrążyli. Jak przyjdzie czas i będziemy mieć mniejszy front, to wyślę może jedną armię tam. Może tutaj wyślę, ponieważ oni oczywiście tutaj nic... Dosłownie tutaj prawie nic nie mają, a tutaj większość swojej armii wystawili. Okej. Okay. Chciałbym zobaczyć schodkowy overrun, on jest najlepszy. Ale nie da się, jeżeli jest w sumie na jednej prowincji. Niby teoretycznie powinien tak wyglądać, ale w praktyce to tak nie wygląda. Nawet nie było wyrana. Okej. Okay. Nadrenia została zniszczona. Uwaga! A my wyślemy jedną armię. Muszę pamiętać, że w pewnym momencie przerwane nagrywanie. Jedną armię tu. I do ciebie. Nie atakujcie. O matko, przybyliśmy. What? O, będą rozprawy norymberskie. O. Dobra, udało nam się skapitulować nadrennie. Więcej teraz Niemcy mają rzeczy, też odzyskali swój
swój przemysł w większości zgaduję. Tak, nawet zgrali stąd swój przemysł na... Z czymś takim to oni sobie już powinni poradzić. My znowu bronimy Fiume, bo widzą, że taki nasz los. Nasza armia... Już nie wiem dlaczego, ale odwiedziła węgierski front. Się bałem, że może coś... Kryjemy się! Coś zrąbałem, ale nie. Więc tak, naszą taktyką będzie polegała na tym, że tak, usuwamy te dwa fronty. Renegu, zbiórka! Dajmy pod ten jeden rozkaz. Czekamy, jak wszyscy przyjadą. I później zabieramy powietrze, znaczy się samoloty stąd. No, nawet okrążenie zrobili w Czechach. Dobra, Czechy zostały wyzwolone w całości. A Francja dosłownie teraz... dosłownie moglibyśmy pojechać na Paryż. To jest Paryż, nie jakieś głupie coś tam. Le Soleil. Jakieś głupie rzeczy abstrakcyjne. W ogóle dobrze, że teraz to robimy, dlatego że widzę, że ledwo co się utrzymujemy. Bijemy się! Właśnie skapitulowali. A to nie są moje decyzje, szczerze mówiąc. Więc to też nie jest jakieś takie mega, ale właśnie dotarli na nasz front. Nie, chyba nie mają tutaj w ogóle... bo teraz wszystkie te dywizje, które tutaj są... Baczność! Są odcięte. Ale my już szykujemy tutaj... Szykujemy już tutaj mega ofensywę, kontrofensywę. Na szczęście mieliśmy Transylwanię. Trochę też to słabo, że mieliśmy Transylwanię, ale okej. I robimy kontrofensywę. Dawać powietrze. Potrzebujemy samolot. Okej, co wybadaliśmy? Więc tak, my teraz wybudamy samoloty lepsze. Oraz widzę, że wreszcie nasi sojusznicy postanowili pomóc nam. I cokolwiek zrobić. Ale na szczęście my zrobiliśmy coś takiego. Bardzo mi się podoba to, że mogłem tylko dać. To nie było w ogóle zamierzone, szczerze mówiąc. Ja nie myślałem, że oni sobie się tutaj w Rumunii tak bardzo obronią. Ruszamy się! Dlatego też po prostu cieszę się. No, mogłem trochę tutaj stracić rzeczy, szczerze powiem, ale prędzej te dywizje dojdą, jako że mają wsparcie powietrzne niż te dywizje tutaj. Zgaduję, że cała flota francuska właśnie utonęła. Nie cała. Ale zgaduję, że tutaj nie mają w ogóle już żadnej floty. Jakby mieli, to by coś przynajmniej wysłali na ten front. Tak jest! No niestety tracę tutaj trochę dywizji. Ale Warszawa jest nadal bezpieczna. A Jugosławia za chwilę upadnie. I po co ci było Tesla przyjmować władzę i dołączyć do Francji? Mogłeś dołączyć do Polski. My szczerze byśmy ciebie przyjęli. Z otwartymi ramionami. Ale tak bywa. Zdrajcy muszą umrzeć. Okej. No... Tak naprawdę Francja obecnie to jest już upadłe państwo. Tylko Rosja może ją uratować. Co oznacza, że zapewne za szybko to nie będzie. Dziękuję, że jeden samolot miesięcznie, bo nawet trochę nam pomoże. Okej. Widzę, że tutaj się dzieje.
prawie wszyscy są socjalistami. W sumie w państwie, gdzie jest jeden z największych właśnie odsetków bezrobotnych, to nie dziwię się. No niestety, to jest coś takiego, że im większe państwo, tym większy będzie odsetek bezrobotnych, bo tak już jakoś działa. No nie, trzeba powiedzieć, że no, Indie są jednak potęgą, no i takie w naszym państwie, ale też nie są coś takiego, że one są mega, ponieważ mają własne problemy. Jak tam Jugosławia? Jugosławia nawet... Zobaczcie, ona nawet jeszcze nic nie wystawiła tutaj. Ona próbuje mnie skapitulować. Ona za chwilę tutaj skapituluje i cały ten front tutaj już nie będzie miał znaczenia. W ogóle 12 dywizji mi zostało z tamtych. Jak tam Belgrad? Belgrad? A, walka o Belgrad jest w sumie. Okej. Możliwe, że Belgrad i upadną. Ale tutaj nadal Francuzi się miały nauczyć na własnych błędach. I nadal jest się. Okej, Belgrad za chwilę upadnie. Jej. Nikt nie wchodzi do Belgradu. To ja wyjdę. Zgaduję, że jedna dywizja wyjdzie i będzie tak przed końcem. A jednak nie. Nikt nie chce Belgrad. Tak, jeszcze kilka miast, ale to jest... Teraz nałożyli tyle miast, że nie jest jakimś problemem. Pokażcie te dywizje. One wszystkie pójdą na ten front. Polega też na tym, że powinniśmy trochę... odcięli nas właśnie. Okej. Okay. A, to dlatego nam tak dobrze szło. Jeśli po swojej stronie Francuzów... Wy... Tak jest! Dobra. Idziemy teraz na filmy. Tak jest! Gotów, dowódco! O mój Boże, ile tych dywizji tutaj jest? Może jednak być problem. Bo ogólnie Jugosławia ma... niby stolicę w Bratysławie, ale wystarczy, że odetniemy im port. Do wymaszerowania! To powinno załatwić wszystko. Czekajcie, to zróbmy od... Stary manewr. Tak jest! Gotów do wymaszerowania! No tak. A dywizje koło nich po prostu... Niech atakują ich. Łaczność! Pozbędziemy się tych wszystkich enklaw. Tam, gdzie trzeba, po prostu się przebijemy. I już. Okej, dajcie lepsze myśliwce. Lepsze myśliwce, jeszcze Cloudstorm Support może być lepszy. Tak jest! Tak jest! Okej, idźcie, tak. Potrzebujemy się zająć tymi. A tutaj, jako że mają pojedyncze dywizje, to dosłownie możemy tak ich obcinać. Gotów, dowódco! W
Dobra, chcę się najpierw zająć tym czymś, co pozostało z Jugosławii. I to coś polega na tym, że musimy najpierw Fiume. Fiume się zająć. Dobra, atakujcie Fiume, musimy się nimi zająć. Próbuję odciąć jak najwięcej ilość tych. No i to jest opowieść o tym, jak udało nam się wyprzeć Francuzów z Krakowa, naszego pradawnego miasta. Teraz Fiume dosłownie i oni wszystko stracą. Mogę oczywiście odciąć im o ten port, ale trochę się obawiam do tego, że w sumie mają tutaj bunkier, więc mogę odciąć im to i w sumie to wszystko. Fiume nawet portu nie miał. Wy jesteście na max agro, więc jak to włączę, to powinniście po prostu ich zabić. I w sumie, jak sami zobaczycie, ich armia... Szczerze, mógłbym zrobić coś takiego, że w następnym odcinku ich tak szybko przylecieć. To źle zrobiło. Po prostu ich tutaj włączyć battle plan. I chyba mi się by udało tutaj ich pokonać. Niestety Włochy później... będziecie musieli trochę umrzeć. Ale nie martwcie się, będziecie w naszej frakcji. Nasza frakcja przyjmuje wszystkich. Nawet Włochów. Okej, tutaj już przejmujemy. No i Polska teraz więcej już pokonała ich. Straciliśmy tylko 100 tysięcy ludzi. Okej. Teraz się zastanawiam. Nie, musimy się zemścić na Jugosławii. Będzie ona po prostu na miliard kawałków rozwalona. Okej. Nawet tutaj sabotaż był. Nie wiem jak. Overrun. No i po wielkiej armii jugosłowiańskiej. Okay, więc tak, was oddajemy, bo wy nie jesteście naszymi dywizjami. Też... Tak jest! Ty możesz wrócić tutaj. I wróć na front. O, dostałeś jakiś perk? Okej. Gotów do wymaszerowania! Uwaga! Okej. Więc tak, no, szczęśliwe zakończenie. O, uderzyłem w słuchawki. Można powiedzieć taki morał z tego, że nigdy nie warto lekceważyć przeciwników. Ale jeżeli to jest Jugosławia, to można. No to był z wami Trecholf, Hardzwine, 4 Nomotokacji, Red Flat, jako Polska. No to cześć!